Agnieszka Miszun, witam i zapraszam na nowy program w regionalnej telewizji lubuskiej. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są pani Renata Teodorczyk, pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Kamila Kowalczyk, wychowawca w grupie przedszkolnej działającej przy biurze pełnomocnika. Dzień dobry. Oraz pan Grzegorz, od ponad 30 lat uzależniony od alkoholu. Witam. Dzień dobry Państwu. Program Na Krawędzi jest to program, w którym postaramy się przybliżyć formy pomocy dla osób uzależnionych w mieście, ale nim poznamy się, gdzie mogą się udać i na jaką pomoc mogą liczyć, spójrzmy na krótki felieton. Pełnomocnik do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mamy zadanie zwiększyć dostępność, zwiększyć ofertę, tak by każdy, kto potrzebuje takiej pomocy terapeutycznej, psychologicznej, ale też prawnej w takiej sytuacji życiowej, mógł ją znaleźć w naszym mieście i by dla tej osoby była ona nieodpłatna, a w naszym przypadku także anonimowa. Każda osoba, która chce się leczyć, uzyska w biurze informacje, gdzie i do jakich specjalistów może się udać. Wsparcie otrzyma także rodzina. Osoby bliskie osobie uzależnionej, szukające pomocy wtedy, kiedy ona sama nie chce podjąć leczenia, nie widzi tego, co się z nią dzieje, mogą u nas korzystać z indywidualnej pomocy psychologicznej, z takiej, która będzie wspierać ich działania. Mogą korzystać z pomocy terapeuty uzależnień, który pokaże, jak można rozmawiać z osobą uzależnioną po to, żeby ją zachęcić do zgłoszenia się do placówki, ale także mogą korzystać z grup terapeutycznych, czyli z takich grup, na których mogą się uczyć tego, jak żyć z osobą uzależnioną, jak chronić w tej sytuacji siebie i jak chronić dzieci. Przy biurze pełnomocnika działa także przedszkole i świetlica terapeutyczna dla młodzieży. Tutaj przychodzą zazwyczaj po zajęciach szkolnych, więc pierwszą rzeczą, z którą przychodzą, no to jest tak, że oni potrzebują odrobić lekcje. No to głównie zajmujemy się na samym początku tym, żeby im pomóc z tym, co mają do zrobienia. Później jest taki czas, kiedy my się spotykamy i na przykład w grupie omawiamy jakiś temat. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, na przykład opowiada o tym, że u nas w szkole to zdarzyło się coś takiego, że na przykład jakaś dziewczyna przyszła i dzisiaj płakała pół dnia, została wysłana gdzieś tam do psychologa, na przykład pedagog skierował, no to wtedy oni, ale po co, dlaczego, co się stało? I jakby są rozmowy na bieżąco o tym. Staramy się realizować taki program, żeby z nimi rozmawiać o różnych rzeczach. Czyli na przykład rozmawiamy, są zajęcia o poczuciu własnej wartości, przerabiamy tematy asertywność, współpraca w grupie, komunikacja. Obowiązkiem wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było także powołanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym jej zadaniem jest składanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie osób uzależnionych. Zgłaszają się rodziny najbliższych, tych, którzy nadużywają alkoholu. Często zgłaszają się i tu jest taka bolączka, że składają się po 10-20 latach radzenia sobie z wymuszeniem abstynencji u bliskiej osoby. Są pełne lęku, wstydu. Czasami są to osoby o dużym stopniu przemocy w domu. Jeżeli sąd nałoży obowiązek leczenia, czy w zakładzie niestacjonarnym, czy w zakładzie stacjonarnym, to często jest tak, że ten obowiązek nie jest egzekwowany. Obowiązek leczenia postanowiony przez sąd obowiązuje przez 2 lata i w ciągu tych 2 lat pacjent powinien odbyć leczenie odwykowe. Szacuje się, że w Winnym Grodzie uzależnionych od alkoholu jest prawie 2400 osób. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że w Zielonej Górze może być prawie 9000 osób pijących szkodliwie, czyli takich, które doświadczają zdrowotnych, psychicznych i społecznych konsekwencji picia. Dane, które zostały podane na końcu felietonu, są trochę przerażające. Prawie 3000 osób uzależnionych w mieście i prawie 9000 osób, czyli 3 razy więcej osób, które piją tak zwane szkodliwie. Dane są przerażające? Właściwie tak, trudno mi tak powiedzieć. To są dane, z którymi obcujemy od wielu lat. Dane szacunkowe podawane przez PARP-ę. I dla nas te dane są informacją o tym, z kim i z jaką ilością osób potrzebujemy pracować, ale też
jest tak, że właściwie to jest taki czubeczek mały, tak? Ten procent osób, o którym pani mówi, osób uzależnionych, to tutaj się mieści. Zdecydowanie jest większa liczba osób, rzeczywiście takich, które są już na drodze do uzależnienia, o których mówimy, specjaliści mówią, że piją szkodliwie. Czyli znając te dane i biorąc je pod uwagę, policja kiedyś powiedziała, że one są niedoszacowane, staramy się w naszym mieście zadbać o to, żeby osoby uzależnione mogły sięgać po pomoc, ale nie tylko one, ale także członkowie ich rodzin. I dbamy także o to, by różne działania profilaktyczne pojawiały się takie, które by sprawiały, że ludzie dalej tą drogą wędrować nie będą. I na jaką pomoc mogą liczyć osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny w biurze pełnomocnika? Przede wszystkim jest tak, że współpracujemy z placówkami służby zdrowia, gdzie osoby uzależnione mogą skorzystać z podstawowej terapii uzależnienia, takiej refundowanej przez NFZ. W biurze proponujemy także taki pierwszy wstępny kontakt. Ludziom często trudno jest wziąć książeczkę tak i powędrować do lekarza czy do poradni. W związku z tym w biurze proponujemy pierwszy wstępny kontakt ze specjalistami, terapeutami uzależnień, psychologami, taki dzięki któremu mogą być zmotywowani, zachęceni do tego, żeby sięgać już po dalszą pomoc. Ale w biurze proponujemy także pomoc dla żon, dla partnerów alkoholików, dla partnerek i dla członków ich rodzin, czyli dla dzieci i tych młodszych, i tych starszych. Przy biurze pełnomocnika działa przedszkole, jest to darmowe przedszkole. Czy jest problem, żeby znaleźli się chętni? Jak w ogóle wygląda takie przedszkole przy biurze pełnomocnika? To znaczy, organizujemy dzieciom w wieku przedszkolnym zajęcia, które głównie mają na celu wyrównać ich szanse edukacyjne, ale też staramy się, by pokazywać im, jak należy rozwijać swoje umiejętności społeczne, czyli nawiązywać kontakty z rówieśnikami i rozwiązywać problemy takie, które się rodzą już u dzieci, a potem mają skutek w życiu starszym. I te dzieci mają zorganizowany też czas na zabawie, na naukę poprzez zabawę, ale także uczą się jakiejś czynności, które im się przydadzą w życiu, na przykład są dyżurnymi, dzięki czemu mają też obowiązki swoje i starają się je wypełniać do końca. Kładziemy tutaj też nacisk duży na pracę indywidualną z dzieckiem, ponieważ jest to możliwe dzięki temu, że pracuje w parze z mężczyzną, więc też mają wzorzec męski, bo często się zdarza, że te dzieci są wychowywane tylko przez matki. W związku z tym mają też kontakt i widzą, jak to wygląda w relacji damsko-męskiej. A oprócz tego staramy się współpracować z rodzicami, z rodzinami tych dzieci. I nie ukrywam, że jest to bardzo skuteczne, ponieważ kontakt z rodzicami jest codzienny przy przeprowadzaniu i przy odbieraniu dzieci z przedszkola. Poza tym organizujemy spotkania dla rodziców. Są one co miesiąc, gdzie są wszyscy obecni i konsultujemy to, co się ma wydarzyć, to, co było, to, co jest zaplanowane w przyszłości, ale też bieżące problemy. Oprócz tego, jeśli jest taka potrzeba, to organizujemy spotkania indywidualne z rodzicami. No i dzięki temu możemy być na bieżąco, tak? Wiedzieć, co się dzieje w rodzinie i jakie są wymagane potrzeby i co trzeba zapewnić, czy też jaki problem rozwiązać. I też widzę zaufanie rodziców, że gdzieś tam ten kontakt im się podoba i chętnie rozmowy z nami odbywają. Czyli kontakt z rodzicem nie jest utrudniony, łatwo się pracuje z dziećmi i z rodzicami? To znaczy łatwo, bywają trudniejsze momenty, a z drugiej strony gdzieś tam widzimy to, że te osoby potrzebują tej pomocy i jeżeli zauważą, że jesteśmy w stosunku do nich życzliwi i chętnie ich wysłuchamy, to oni się też otwierają, tak? Ta bariera gdzieś tam znika i czują się bezpiecznie i zaufanie do nas i gdzieś tam dzielą się tymi problemami. No i my oczywiście stajemy na wysokości zadania i nie zostawimy nikogo bez potrzeby. Także myślę, że grupa nie jest liczna, więc też może ze względów lokalowych mamy po prostu ograniczone możliwości, ale dzięki temu też jest ta jakość pracy bardzo dobra, że jeżeli jest grupa, to gdzieś tam druga osoba zostaje z grupą, a też jeżeli jest potrzebna praca indywidualna z dzieckiem, to jest możliwość nawet wyjścia, porozmawiania, czy też usiąść i spokojnie popracować z jednym dzieckiem. Panie Grzegorzu, Biuro Pełnomocnika współpracuje także z ruchem anonimowych alkoholików.
pan na spotkania właśnie do anonimowych alkoholików uczęszcza już od wielu, wielu lat. Jak wygląda ta współpraca na linii Ruch Anonimowych Alkoholików w biuro? No, my jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że pani pełnomocnik jest przyjacielem od wielu lat, jest przyjacielem wspólnoty i rozumie nasze potrzeby i nasze spojrzenie na świat. My jesteśmy specyficznymi ludźmi, my patrzymy trzeźwo i chcemy przyciągnąć jak największą ilość ludzi do wspólnoty. Dlaczego? No dlatego, że wspólnota mnie, Grzegorzowi Alkoholikowi, wspólnota dała komfort życia. Ja dzisiaj bywam szczęśliwym człowiekiem i dostałem coś niewyobrażalnie cennego. Ja, jak rano wstaję, budzę się i rano wstaję, nie odczuwam przymusu picia. Jest to niewyobrażalne szczęście. Chciałbym moim marzeniem nie są pieniądze, nie są piękne domy, samochody. Ja mam takie marzenie, ja chciałbym umrzeć trzeźwy. Kiedyś moi rodzice mówili, jakbyś chciał, to byś nie pił. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Wychodziłem z domu, przyrzekałem sobie, że się nie napiję i jakimś dziwnym trafem znowu byłem pijany. Dziś po 15 latach niepicia ja wiem, że jak chcę, to będę trzeźwy, to nie będę pił. Jeśli tylko chcę, to będę trzeźwy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu, panie Grzegorzu, że zdecydował się pan przyjść do studia. Bardzo dziękuję pani pełnomocnik, pani Kamilo, także pani bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz tylko przypomnę, że był to pierwszy odcinek programu Na Krawędzi. Do zobaczenia.